gospodyni Klubu Sportowego Krakowia. Numer 7 Katarzyna Kamusińska. Numer 8 Justyna Staroń. Numer 9 Gabriela Stachowicz. Jak idę na trening, to zawsze sobie powtarzam, że będę lepsza niż wczoraj. Zawsze. I na meczu też. Rozgrzewam się na meczu i zawsze sobie powtarzam, Justyna, ty wiesz, po co tu jesteś. Zrobisz to, co możesz i cała drużyna zrobi to samo. I wygramy. Nazywam się Justyna Staroń, jestem zawodniczką pierwszej ligi klubu KS Krakowia 1906. Gram na pozycji lewego skrzydła. Trenuję 7 razy w tygodniu. 4 razy piłka ręczna, 2 razy siłownia i ten 7 to jest mecz. Jak zaczynałam to trenować, to trenowałam na hali, która była w szkole. Później zaczęło się to rozwijać, słyszałyśmy pogłoski, że buduje się jakaś hala. No i czekałyśmy, aż finalnie zbudowała się hala na Osze. Są warunki do grania tak naprawdę w piłkę ręczną, w koszykówkę, w siatkówkę, w przeróżne dyscypliny tak naprawdę. Piłka ręczna jest kobietą. Kobiety, my mamy taki charakter do tego, żeby walczyć i jesteśmy takie uparte na tym boisku. Cechy takich zawodniczek generalnie to myślę, że na pewno wytrwałość na boisku, bo tam się naprawdę bardzo dużo dzieje, bo są uparte, bo to tak kochają, bo pokazują, że mogą. No ja to nazywam, że wychodzą na boisku demony. Frajdę największą to chyba ta zespołowość, jak się rzuci tą bramkę. I że dziewczyny się tak razem wszystkie cieszą i cieszą się razem ze mną na przykład. Ja rzucę bramkę i widzę, że te dziewczyny wstają z tej ławki, podnoszą ręce, biją brawo, krzyczą. Bo generalnie to jest po prostu super sport. Justyna skuteczna,